Witam Was w dniu prawie naprawdę Wielkiej Nocy. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, nad wyspą moich settlersów nastała ciemność. Wyspa została spowita mrokiem dzięki osobnikowi, który nazywa się Firox19. Jest to członek gildii, w której się znajduje i dał mi on premkę na tawernę w postaci nocy. Jak widzicie, na 10 dni i 9 godzin i nawet całe 47 minut, bo tak akurat wszedłem w tym czasie. Co robi ta noc? Nie wiem. Oprócz tego, że jest trochę ciemniej. Właściwie jest dużo ciemniej. Prawdopodobnie sobie jest i można ją, z tego co się właśnie przed chwilą dowiedziałem, rozświetlić rozbłyskiem dostępnym za jedną rybkę, a który to rozbłysk dostałem od innego mojego członka. Dobra, sorry, bo zrobiło się dziwnie. Od jednego z członków mojej gildii, który zwie się, uwaga, 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 Rafałek. Teraz, żeby było zabawniej, nie wiem, czy pamiętacie taki teleturniej wieki temu, zaczerpnięty bodajże ze Stanów Zjednoczonych, bardzo popularny w Polsce, nazywał się Koło Fortuny. Chciałbym pozdrowić moją kochaną i wspaniałą gildię. I przesyłam całuski. Cześć! Dobra, dosyć tego pieprzenia. Tak naprawdę fajnie mi jest w tej gildii, w której jestem, chociaż sporo z obecnych tutaj jest nieaktywnych. Fajnie, że część ludzi działa, część ludzi pisze i to jest super, bo pewnie się orientujecie, że niejedną gildię już w życiu prowadziłem, z niejednego pieca, że tak powiem, chleb jadłem. Nieczęsto się zdarza tak, że są ludzie, którzy po prostu się komunikują. Także to jest wielki plus. Mam nadzieję, że to będzie trwało dalej. Natomiast jak to wszystko się potoczy i czy najdzie mnie jakaś tam faza. Albo dobra, nie będę wyprzedzał faktów. Co ja dzisiaj chciałbym wam tutaj opowiedzieć? Słuchajcie, słuchajcie. Może najpierw zaczniemy od premii, bo jako że ta noc jest premką, takim bajerem właściwie, no to dobrze będzie powiązać ten temat z premiami, które mają tak naprawdę sens w tej grze, z tego co zauważyłem. Być może wspominałem o tym w pierwszym odcinku, który był tak naprawdę wstępniakiem. Teraz jakby spróbuję to troszeczkę rozwinąć albo dopowiedzieć, że premie warto na budynki jest dawać, ale niekoniecznie samemu sobie. To jest fajne, bardzo mi się to podoba, chociaż nie wymaga albo nie implikuje, że tak powiem, sorry za dziwne, trudne słowo, sprawdźcie sobie w słowniku, co to znaczy. Nie implikuje to jakichś tam wielkich, super interakcji między graczami, ale jednak jest to fajny myk, by dawać sobie nawzajem premię. A dlaczego? No słuchajcie, dlatego, że taka sobie na przykład premia, zobaczcie, ja tutaj mam taką kanapeńkę. Najzwyklejsza premia drugiego poziomu, z tego co tutaj widzę, daje mi 2 godziny na jakiś budynek premii. Czyli przez 2 godziny będzie ten budynek produkował więcej, jeżeli dam sobie premię na własny budynek. Natomiast jeżeli wejdę na wyspę jakiegokolwiek z graczy, czyli sobie wejdę tutaj, dam wejdź, pojawię się na jego wyspie i dam tą premię na jego budynek, on dostanie o bodajże 50% więcej, czyli zamiast 2 godzin premia będzie trwała 3 godziny. Fajne, super fajny mechanizm, wymagający albo jakby sprawiający, nakręcający graczy na to, by sobie nawzajem dawali te premie i w pewien sposób dzięki temu współpracowali. W związku z tym tak naprawdę nie warto premek dawać sobie samemu, ale komuś, kto na przykład premkę wam dał. Ja dostałem od Firoxa premię. No, Firox, słuchaj, sorry, stary, postaram się dać ci jak najwięcej kanapek. Może dam ci jakieś koszyki cioci Irmy, bo ty mi też dałeś te koszyki. Jestem na razie za cienki jeszcze, żeby takie koszyki oddać ci, ponieważ mam jeszcze w kolejce inne osoby, które mnie tam premiują, ale mam nadzieję, że z czasem, jak się trochę lepiej rozwinę, będę dawał nawet i 12 godzin, czyli prawdopodobnie dla ciebie będzie to 18. Dobra, tak to działa, także polecam, korzystajcie z premii nawzajem, nawet jeżeli macie jakieś premie, niekoniecznie wrzucajcie dla siebie, warto czasem poczekać troszeczkę i dać to koledze czy koleżance. Swoją drogą fajne jest to, że tutaj tak dużo dziewczyn gra w tą grę.
Dobra. Jeszcze słowo odnośnie premii. Słuchajcie, słuchajcie. Premie, z tego co zauważyłem, działają w ten sposób, że zobaczcie, spremiowany budynek to jest budynek trzeciego poziomu, który teoretycznie powinien mi dawać 3 razy narzędzia. Tak naprawdę po premce 2 razy więcej tych narzędzi daje, a oczywiście wymaga mniej surowców, o czym też prawdopodobnie mówiłem we wstępniaku. Słuchajcie, co się z tym wiąże? Jak myślicie? Daję wam 3 sekundy. Dobra, daję wam troszeczkę więcej. Wiąże się otóż z tym to. Aha, no oczywiście daję wam te sekundy na pomyślenie, z czym się to wiąże. Wiąże się z tym to, że nie warto czasem dawać premki na budynek pierwszopoziomowy, ponieważ jeżeli pierwszopoziomowy budynek daje tylko jeden zasób za na przykład jakieś jedno źródło albo za więcej, no to drugopoziomowy, który naturalnie poprzez drugi poziom daje 2 zasoby, dzięki premce będzie dawał aż 4 zasoby. Czasem więc nie warto wrzucać premki od razu na pierwszy poziom, tylko poczekać chwilę, aż ktoś rozbuduje ten budynek do drugiego czy trzeciego poziomu, co wcale nie wymaga dużo czasu, bo wymaga często godziny i 2 minut i tam jeszcze czegoś z hakiem, bo mniej więcej tak to się rozkłada na większości budynków. I od razu dzięki temu zaoszczędzi więcej czasu. Zazwyczaj jeden cykl, chyba że to trwa dłużej, zanim ktoś się zaloguje i w ogóle się dogadacie. Premka zostanie wykorzystana dużo, dużo lepiej. Jeszcze a propos tej premki, chciałem wam powiedzieć, że jeśli obdarowujecie z obserwacji mojej kogoś, zwróćcie uwagę na to, czego on tak naprawdę potrzebuje. Ponieważ zdarza się często tak, że premki lecą na pałę, albo po prostu ktoś ma u siebie specyficzną infrastrukturę i według tego, czego sam potrzebuje, rozdaje premki innym. Nie zawsze jest to warte, nie zawsze warto robić to samo u kogoś innego, bo na przykład fajnie jest dawać na kopalnie premki, fajnie jest dawać szczególnie na te takie kopalnie, które wymagają dużo większej ilości zasobów i są jakby cenniejsze. Fajnie jest dawać na przykład premki, jeżeli ktoś widzicie, że wycina las i ma tak wyrąbane po prostu drzewa, że leśnicy nie wyrabiają, no to nie dawajcie mu premki na drwala, no bo to jest trochę bez sensu. Co, wtedy będzie pięki po prostu wykopywał z ziemi? Lepiej wtedy dać mu na leśnika, bo ewidentnie tych drzew potrzebuje. Natomiast jeżeli ma za gęsto, wtedy fajnie dać taką premkę na drwala. Tak samo na marmur lepiej dać premkę niż dać premkę na kamienie, no bo kamienie jest łatwiej pozyskać na przykład poprzez handel tutaj w kantorze, a marmur jest już droższy. Natomiast to, ile jest droższy, no na podstawie na przykład magazynu prowiantu można by było teoretycznie stwierdzić, że 5 razy. Ja nie wiem, jak to w praktyce się przekłada. Nie ma tutaj jakichś granic, tak jak niektóre gry wyznaczają minimalnej stawki i maksymalnej stawki. Być może kiedyś tam mi się zechce, to się do tego dokopię, lub mi się zechce, to się do tego doliczę. I będę mniej więcej wiedział, jakie są stosunki ceny, że takie defaultowe. A jakie są realne stosunki ceny? No bo wiadomo, że jeżeli serwer się zapełni graczami, to z czasem ceny po prostu spadają. Dobra, ale odbiegam od tematu. O handlu wam prawdopodobnie opowiem w następnym odcinku. Teraz natomiast opowiedziałem o premiach i chciałbym wam z kolei w drugim podpunkcie powiedzieć na przykład o tym, gdzie stawiać, według mnie, gdzie stawiać kamieniarzy. I gdzie stawiać na przykład kopalnie? Słuchajcie, bajka jest taka, może zaczniemy od kamieniarzy. I właściwie opowiemy jednocześnie o kopalniach. Zobaczcie, że kamienie mam. Wszyscy wiemy już, że zasoby w stałych miejscach się pojawiają i w innych się raczej nigdy nie wydarzą. Więc jeżeli mamy sobie taką miejscówkę. Dobra, nie, czekajcie, kurde. Ktoś z was zna mimimiki? Nie, to się kurde nazywa mimi. No tak, to są jakby mimimiki. Kiedyś się mówiło chyba na to lentilki. Nie wiem czemu, ale mam na nie fazę. Ostatnio dorwałem w Biedronce i wpieprza mnie jak dzika świnia, aż mi się uszy trzęsą.
Musiałem sobie zjeść ze trzy, bo inaczej nie byłbym wam w stanie dalej opowiadać. A w ogóle to sorry, miałem zrobić krótki odcinek, ale obawiam się, że się nie uda. Dobra, będę się sprężał. Zjadłem trzy mimimki, wracam do tematu tego, gdzie stawiać wydobywaczy. Otóż na mapie na przykład jest tu takie sobie miejsce, gdzie mamy jeden kamień i dwie rudy żelaza. Teoretycznie, to jest trochę spieprzone, nie patrzcie na to, wydaje mi się, że niespecjalnie rozsądnie to postawiłem. Tu mam jeden magazyn, tu mam drugi, tu mam trzeci. Te dwa prawdopodobnie będę usuwał, ale jeszcze mi się aż tak nie spieszy. Ten prawdopodobnie będę też przesuwał. Mniejsza o to. Teraz jest to tak rozwiązane, że zazwyczaj stawiam tutaj rudę żelaza i to idzie do tego magazynu. Tu kamieniarza natomiast nie stawiam. Dlaczego? Po pierwsze, kamieni na początku troszeczkę potrzeba, dużo potrzeba tych kamieni, z czasem potrzeba ich mniej i można je bez problemu dostać na targu. Plusem tutaj tego, że serwer jest obładowany graczami, jest to, że ceny spadają i takie kamienie można naprawdę tanio dostać, więc nie ma sensu tutaj stawiać kamieniarza. Ja go chyba tutaj miałem, go na samym początku. Teraz już go nie mam, a to z racji tego, że nie miałem wszystkich sektorów na mapie odkrytych. Teraz postawiłem jednego kamieniarza, który obsługuje dwa węzły tutaj, czy tam dwa źródła. I postawiłem kamieniarzy dwóch, którzy są tutaj. I znowuż oni obsługują dwa źródła. I w sumie chyba się to na tym kończy. Zaraz sobie zobaczę, czy mam rację. Tak, mam tylko trzech. Miałem jeszcze czwartego, wywaliłem go, bo już nie jest potrzebny. Prawdopodobnie nawet nie potrzebuję tych dwóch już teraz. Musiałbym się nad tym zastanowić, ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby stawiać kamieniarzy w miejscach, czy tam jakiekolwiek kamieniarzy, czy marmuraży, w miejscach, gdzie są przynajmniej dwa źródła zasobu. Dlatego, że jeżeli jedno się wyczerpie, oni cały czas będą pracować. Jeżeli logujemy się w miarę często, zauważymy, że jedno źródło się wyczerpało, oni się przerzucili na drugie, wysyłamy sobie ciecia, czyli, sorry, geologa, i na przykład mówimy mu, szukaj marmuru. W ten sposób cały czas mamy zapewnione dostawy i nie musimy przenosić budynków między węzłami, bo to nie ma sensu. Jeżeli bym postawił sobie tutaj na przykład jednego kamieniarza, no to jakby ten węzeł się wyczerpał, on tak naprawdę musiałby zapieprzać długą drogę do najbliższego źródła kamienia, czyli tutaj, no i tracilibyśmy po prostu w czasie na wydobyciu. W związku z tym stawiamy tam, gdzie są dwa źródła, jak najbliżej nich i oczywiście jak najbliżej magazynu. I czasami, jeżeli mamy jeszcze dwie jakieś tam jednostki, to spróbujmy je tak rozlokować, że jeżeli oczywiście się nie da jednej na dwa źródła, to dwie na dwa źródła podczepmy. To samo tyczy się marmuraży, to samo tyczy się różnych innych, właściwie tylko kopalni. Jak to działa w praktyce dla tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani do końca na Settlersów, bo cała reszta, która już długo gra, pewnie będzie się ze mnie śmiała, kiedy powiem o tej oczywistej oczywistości. Gdy kończy się źródło, kopalnia się zawala, tak jak widzicie tutaj, no to może nie jest taka kopalnia stricte kopalnia nazywana w Settlersach, określana w Settlersach, jakkolwiek tego nie nazwać. Pojawia się takie coś, wyeksploatowane złoże marmuru. To znaczy, że z tego już się nic nie wydobywa. My musimy wejść i to zburzyć. I w momencie, kiedy to zburzymy, wysłać sobie geologa, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą, i wysłać go, żeby szukał danego typu złoża. Nie wiem, co się stanie, jeśli nie zburzę tego i wyślę geologa. Bardzo możliwe, że on nic nie znajdzie. Ale kto wie, być może analogicznie do studni i pól uprawnych zboża, on znajdzie na tym nowe źródło i będzie można na tym postawić. No właściwie na tym nic nie stawiamy. Nie wiem. Nie wiem, jak to zadziała. Ja to w każdym razie burzę. Trwa to chwilę, tak jak burzenie każdego budynku. I wysłanie geologa spowoduje, że tutaj się nam nowe źródło pojawi. A propos kopalni. Zobaczcie, ja tu mam miedź. Tu mam miedź. Nie wiem, czy to jest błąd, ale o, właśnie. Tu mam miedź. Tak samo ten błąd występuje, jeżeli jest błędem, chyba w tym miejscu, bo tutaj jest zawsze złoże marmuru, ale jest widoczne tylko po najechaniu na nie, przynajmniej na mojej wyspie. Wydaje mi się, że sensowniej jest obsłużyć miedź kopalniami tu i tutaj, niż rozłożeniem kopalni dodatkowo tutaj, w tych miejscach. Tu co prawda miałem blisko magazyn na początku, ponieważ nie miałem jeszcze odkrytych wszystkich sektorów, potem to trochę olałem.
ale w tym miejscu zobaczcie, że magazyn nie tylko ma blisko do tych trzech złóż miedzi, ale również do złota, które znajduje się tutaj, a które w zasadzie wydobywa się przez 12 minut i nie potrzebuje mieć magazynu aż tak blisko przy samej jakby granicy, żeby to wszystko fajnie i sprawnie się wykopywało. Marmur jeszcze mam dodatkowo tutaj, mam tu dwóch marmurarzy. Tego nie podnoszę na poziom, bo się zastanawiam, czego nie będę, nie wywalę niedługo. Tego by się przydało, brakuje mi jeszcze złota. Tutaj też mam dwa źródła marmuru. Tak, jedno się zawaliło, no to sobie je usuniemy. Przy okazji mam tutaj dwa złoża żelaza i kto wie, czy to żelazo, jeszcze się zastanawiam, albo tutaj będę wydobywał, albo będę wydobywał je tutaj, ponieważ tu przy okazji mam leśnika. A tutaj z kolei te dwie kopalnie żelaza, no muszą troszeczkę powędrować z nich pracownicy, żeby dostać się do magazynu. Zobaczymy, przemyślę to, w ogóle to będzie temat na jeszcze kolejny tutorial, ponieważ tak, powiem wam dlaczego w przyszłości. Dobra, tyle chrzanienia na temat tych rud i wydobycia. Słuchajcie, jakie zboża, jakie pola budować i jakie studnie budować? Wydaje mi się zdecydowanie, że na samym początku, oczywiście mam nadzieję, że starzy wyjadacze zrozumieją to, co teraz mówię i nie potraktują tego jako poradę śmieszną totalnie, ponieważ ona nie jest śmieszna dla tych, którzy zaczynają grę lub dla tych, którzy nie do końca orientują się, czy nie ogarniają, jak to wszystko na samym początku wyglądać powinno, więc miejcie na to poprawkę. Możemy budować na przykład średnie pole pszenicy, które nam daje 150 sztuk tejże pszenicy do wydobycia i kosztuje 20 desek liściastych i 5 marmuru, a możemy wybudować coś takiego, co kosztuje tyle samo ilościowo, ale niekoniecznie wartościowo, ponieważ są to deski iglaste i jest to kamień. A zboże, które stąd pozyskamy, o 50 tylko sztuk jest mniejsze. Kto z was wie, co to za dźwięk? Kurde, nie udało mi się. Kiepsko mi coś idzie. Trafiłem na żywca bok. Nie wiem, czy znacie takiego żywca. Jest gorzki. Jak ktoś lubi z was gorzki smak, polecam. Żywiec bok. I tak brzmi pociąganie i przełykanie. Dobra. Według mnie warto, mimo tego, że w pewnym momencie mamy już dostępne drugopoziomowe studnie, bo ze studnią jest tak samo, więc nie będę się powtarzał, i studnie i zboże, produkować mimo wszystko pierwszopoziomowe, bo po prostu kosztuje to taniej stosunkowo, bo są to zasoby, które są bardzo łatwe do pozyskania. Oczywiście warunkiem tu jest to, że trzeba troszeczkę częściej wchodzić, ale myślę, że a nie jest to aż takie straszne, szczególnie, że pól możemy sobie postawić dużo. I zobaczcie, jak to mniej więcej działa. Kiedy pole nam się kończy, wyjałowione pojawia się takie pole, lub kiedy kończy się, no o tu mamy przykład, studnia, kiedy się już wyczerpie, ona się zamienia w takie wyschnięte, biedne, wymarniałe coś. I teraz mamy taką opcję. Możemy sobie na przykład wziąć po prostu i to zburzyć. I tu się zaraz pojawi ikonka. Tak jest, nie ikonka, tylko taka animacja burzenia. Ble, ble, ble. Możemy również, i to jest chyba wygodniejsze, jeżeli już mamy ustalone stare pola, po prostu wybudować nowe budynki w miejscu, w którym chcemy mieć dane pole czy daną studnię. Tak to działa. Dobra. Słuchajcie, ekonomia czasu w tej grze. Nie wiem, czy dobrze myślę. Bardzo możliwe, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu, ale zaraz wam opowiem o tym, jak wydaje mi się, że najlepiej jest stawiać budynki, żeby one jak najekonomiczniej pracowały, żeby zaoszczędzać czas. Właściwie w tej grze wszystko rozchodzi się o ekonomię czasu. Co prawda, trzeba się zastanowić nad córką, którą wydajemy, nie rozwschrzaniać jej na wiele różnych budynków niepotrzebnych do końca w danym czasie, ale w głównej mierze skupiamy się tutaj na ekonomii czasu, czyli na takim rozlokowaniu budynków w pobliżu takich zasobów, żeby
zintensyfikować, żeby sprawić, żeby jak najwięcej tych zasobów się produkowało w ciągu tych na przykład powiedzmy 12 godzin, w których wszystkie tutaj statystyki są i podsumowania są rozliczane. Ja na początku jakby myślałem, brałem pod uwagę to, że taki współczynnik sobie stworzyłem, który uwzględnia ilość budynków w pobliżu magazynu w stosunku do łącznej długości drogi, która pomiędzy tymi budynkami jest, po prostu się pojawia. Innymi słowy, jeżeli ten współczynnik im był ni może tak, im był niższy, tym było lepiej. I na tej podstawie zbudowałem wcześniej coś takiego, co miało tu dwa młyny, zamiast tych dwóch studni były tutaj gospodarstwa. No i stała sobie tylko jedna piekarnia, ale przy każdym gospodarstwie od razu było zboże i współczynnik mi wychodził całkiem fajny. Być może byłoby to dobre rozwiązanie, a od razu wam powiem na szybko, jak go liczyłem, po prostu sprawdzałem, jaka jest droga od magazynu do budynku, potem do złoża i z powrotem. I tą drogę łączną ze wszystkich budynków dzieliłem przez ilość budynków, czyli innymi słowy, jeżeli miałem na przykład więcej budynków dookoła dzięki temu, ale drogi niekoniecznie były zoptymalizowane, jak najkrótsze, i współczynnik wychodził niższy niż gdyby było odwrotnie, to wtedy uznawałem, że to jest ok. Mam nadzieję, że nie zamieszałem. Wydaje mi się jednak, że to nie do końca było trafne. Lepiej jest rozłożyć budynki w taki sposób, żeby te, które najszybciej coś produkują, czyli mają najkrótszy czas produkcji, były jak najbliżej magazynu. Jakby nie ma innej metody niż to, co teraz tutaj widzicie. To znaczy tak, to jest zchrzanione. Ja spróbuję może znaleźć, czyli to jest do przebudowania. Tu jest fajnie, ale może jeszcze znajdę taką jednostkę, która będzie miała wszystko. Ona. Nie, tu też nie. No dobra, mniejsza o to, bo ja się tu bawię w przebudowywanie. Powiedzmy, że weźmiemy na przykładzie tego, bo jest prawie kompletny. No zobaczcie. Magazyn jest w środku. Potem w połowie magazynu jakby są ustawione dwa budynki na górze. W połowie magazynu wzdłuż przecinając są dwa budynki na dole i po bokach są po jednym budynku jest, czyli łącznie są dwa budynki. Następnie od tego odchodzą kolejne, dalej ustawiamy budynki dokładnie w tej samej proporcji jakby, czy po prostu je dostawiamy. Gdybyśmy robili to na przykład w tym kierunku, ja w ogóle nie wiem, czy wy widzicie kursor myszki, ale mam nadzieję, że budynki się zapalają. Gdybyśmy kombinowali to wzdłuż, nie byłoby to aż tak zoptymalizowane, jak to jest zoptymalizowane wszerz. Innymi słowy, zobaczcie. Chata leśnika jest budynkiem, który wymaga tylko czterech chorągiewek tak naprawdę na dotarcie tutaj. Może chata leśnika nie jest tu najlepszym przykładem, chociaż mam tutaj las w pobliżu. Chata drwala też nie jest najlepszym przykładem, ale analogicznie jak pójdę sobie do góry, zobaczcie, tutaj mam młyny. Kurde, one też nie są najlepszym przykładem, ale mniejsza o to. Załóżmy, że te wszystkie budynki, które są tutaj dookoła, to są budynki o najkrótszym czasie produkcji. Innymi słowy, jeżeli tu by była studnia, to najlepiej, żeby ona właśnie była, miała drogę tylko 4 i wystarczyło z magazynu do studni, ze studni do magazynu. Tutaj studnia ma tylko drogę do magazynu 3 i na tej podstawie, gdybyśmy postawili coś na dole, tak jak mam tutaj smolarzy dwóch, którzy też mają czas produkcji 3, oni mają tylko ścieżkę taką po 4 w jedną, 4 w drugą, a tu z kolei 3. Co to oznacza? Ustawiajmy, tak mi się wydaje, że ustawiajmy budynki, które mają najkrótszy czas produkcji jak najbliżej magazynu. Te z dłuższym czasem produkcji ustawiajmy trochę dalej. Na przykład tak jak tutaj sobie stoi warsztat smolarza i zaraz za nim stoi gospodarstwo. Gospodarstwo nie jest najlepszym przykładem, bo ono ma aż 12 minut na wyprodukowanie tej jednej sztuki zboża, ale gdybym tu postawił na przykład wiatrak, młyn, co prawdopodobnie powymieniam i co zrobię właściwie za jakiś czas i dopiero potem gospodarstwo, albo lepiej coś, co ma jeszcze 9 minut za tą szóstką, ma to większy sens. Ma to większy sens po pierwsze dlatego, że zasoby, które mają zazwyczaj najkrótszy czas produkcji są najbardziej potrzebne. Więc i zobaczcie, jest taki myk, że jeżeli na przykład produkujemy powiedzmy
Tak, wezmę sobie tu kalkulator. Powinien być dla Was widoczny. Jestem trochę pod wpływem różnych fajnych rzeczy, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. Jeżeli coś, na przykład, produkuje nam w 3 minuty jeden zasób, to znaczy, że w godzinę produkuje nam 20 sztuk takiego zasobu. To znaczy, że w 12 godzin produkuje nam 240 sztuk takiego zasobu, a na dobę produkuje nam 480 sztuk takiego zasobu. Jeśli czas transportu wynosi 12 sekund, to znaczy, że na każdej sztuce musimy. To było znowu łyknięcie piwa. To znaczy, że do każdej sztuki musimy doliczyć te 12 sekund w jedną i w drugą stronę. Łącznie takie 12 sekund dodatkowo w skali 24 godzin daje nam tak 20 sztuk razy 24, 480 razy 12 sekund. To daje nam tyle, dzielone przez powiedzmy minuty. I to daje nam 96 minut w skali doby. Chyba, że coś spieprzyłem. Jeszcze raz, 480 razy 12. Wow, 480 razy 12. To jest tyle dzielone. Dobra, no dobra, chyba mam nadzieję. Wybaczcie mi, jak coś tam źle policzę, ale ogólnie ideę, mam nadzieję, że zrozumiecie. Daje nam tyle, 96 minut. Jeżeli oddalilibyśmy taki jeden budyneczek, na przykład. No nieważne, gdzieś dalej, tutaj na przykład, czas wynosi już 24 sekundy, to zobaczcie, jak będziemy mocno tracić. 480 razy 24 sekundy na dojście do magazynu i powrót, to się równa tyle, dzielone na 60, 192 minuty, co daje tak naprawdę 3,2 godziny, a tamto poprzednie to jest ledwie 1,5 godziny, troszeczkę ponad. Zobaczcie, jaka jest strata w czasie na wydobyciu. Z kolei budynki, które tak naprawdę produkują coś dużo dłużej, czyli przez 12 sekund, w ich przypadku dokonanie takiego równania nie da nam aż tak dużej straty, bo czy one będą po prostu przesyłały coś, tak jak tu widzicie na przykładzie tego gospodarstwa, w 28 sekund, czy będą coś przesyłały na przykład, nie wiem, w 36 sekund, czy troszkę jeszcze więcej, naprawdę nie będzie to aż tak duża strata w czasie. Dlatego też warto wpychać na przykład takie śmieszne wody bardzo blisko budynku. Oczywiście woda jest jakby drugorzędna, chyba że ona tutaj jest potrzebna do chleba, ona tutaj jest potrzebna do papieru i do napitku, ile pamiętam. Chyba że aż tak dużo tego nie produkujecie, no to wtedy wiadomo, że podstawiamy te budynki, na których nam zależy. Na przykład zobaczcie, że taki sobie śmieszny drwal rypie w minutę 30 dużą ilość drzew i taka chatka leśnika sadzi w 2,15, więc najlepiej, żeby one były jak najbliżej, w zależności od tam różnych innych czynników, o których wam być może opowiem następnym razem. Trzeba to wszystko tak sensownie poustawiać. Smolarzy i tych innych różnych śmiesznych settlerów. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Nie będę was już dłużej męczył. Może jeszcze opowiem wam o atakach, takich totalnych podstawach. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wam opowiem. O co chodzi w atakach? No, wybieramy sobie jakiegoś tam generała, wybieramy sobie jakiś tam atak i wybieramy miejsce docelowe, na które on ma zaatakować. Cała bajka polega na tym, że każdy z obozów w tej grze ma swoją jakby strefę taką reakcji. Jakkolwiek się to tu nazywa, nie pamiętam. Polega to na tym, że jeżeli nasz generał będzie sobie wędrował na atak do danego budynku,
Na przykład wysłałbym go tutaj na przywódcę bandytów. Aha, dobra, jeszcze taka mała dygresja, ale w sumie w temacie. Jeżeli strefa ma różne budynki do pokonania, żeby ją podbić, zobaczcie, tu mam jeden, drugi, trzeci obóz i na końcu mam przywódcę bandytów. Mogę to zrobić tak: wybijam te obozy, dochodzę do przywódcy bandytów, wykańczam go, wykończyłem wszystkich po kolei, na końcu jego przejmuję strefę. Ale mogę to też tak zrobić, że od razu atakuję przywódcę bandytów. Kiedy go pokonam, wszystkie inne budynki przestają mieć znaczenie, chyba znikają, nie wiem jak to dokładnie działa, chyba dostajemy z nich wszystkich nagrody sumarycznie, ale sprawa jest załatwiona po jednym ataku. Problem polega na tym, że teraz wracając już do meritum, że jeżeli nasz generał sobie wędruje i na przykład wysłałbym go na ten budynek, poszedłby sobie po prostej, po jak najszybciej szybszej drodze, zobaczcie, o. Poszedłby sobie tędy, pokazują to te chorągiewki, to natrafiłby wcześniej na strefę reakcji tego budynku i na strefę reakcji tego budynku. Co oznacza, że zanim doszłoby do walki tutaj, te obozy zaczęłyby bronić obozu numer 3, powiedzmy, i wdałbym się w walkę z tymi gośćmi. Nie jest to korzystne, ponieważ jak widzicie, każdy budynek ma troszeczkę inne składy, a w zależności od tych składów trzeba dobrać swoje składy, żeby mieć straty jak najmniejsze. W związku z tym mamy możliwość taką jak na przykład przeniesienie naszego obozu generała i mógłbym na przykład go sobie przenieść, powiedzmy, tutaj na sam dół. I on by z tego miejsca troszeczkę inaczej, inną drogą by szedł do danego obozu. Gdybym na przykład wybrał ten obóz teraz, no to oczywiste jest, że poszedłby po najkrótszej drodze, ciach, 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 tędy i trafiłby na strefę prawdopodobnie reakcji któregoś z tych obozów. Jeżeli go przeniosę z kolei na dół, no to od razu po prostu z tego miejsca, o tutaj zaznaczę młyn, bo nie wiem, czy ten kursor widzicie, z tego miejsca od młynu trafiłby od razu do tego obozu. W związku z tym starajmy się zawsze podstawiać w ten sposób, kombinować, żeby właściwe obozy zahaczać. I przy okazji, ja już mam podbitą wyspę tutaj w większości, chociaż nie wiem, czy to jest większość, bo teraz mam do załatwienia naprawdę grube typy, przynajmniej na moim poziomie. Musiałem kombinować tak, żeby po prostu, i tak chyba jest najlepiej, rozwalać oczywiście tych, którzy są najsłabsi w pierwszej kolejności, czyli pewnie to chyba, ile pamiętam, byli najpierw tutaj goście, potem gdzieś chyba tu w środku, potem albo byli ci, albo to był ten sektor, nie pamiętam, ale kombinujcie, starajcie się dobierać takie wojska, żeby pokonywać od najsłabszych do najsilniejszych. No i a propos jeszcze levelu, gram jeszcze niecały tydzień, to jest chyba szósty dzień i mam 28 level. Być może, albo bardzo prawdopodobne, że to tak naprawdę jest 30 level, bo mógłbym wysłać sobie już ze dwa ataki, albo przynajmniej jeden na te obozy, lub też na te obozy. Ale czekam, żeby mi się doprodukowało więcej jednostek, żeby straty były mniejsze. Natomiast bardzo prawdopodobne, że chyba lepiej jest tych atakować gości zamiast tamtych na górze. Dobra, tak wygląda walka. Co ja tam miałem jeszcze nie powiedzieć? Nic. Nie męczę wam buły. Oglądajcie przyszłe odcinki. Dopowiadajcie swoje 3 grosze, albo nawet 3 grosze, lub sensowne, konstruktywne, jakieś budujące komentarze. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły lub wiecie, jak coś rozwiązać lepiej, mówcie o tym. Nie korzystam z Wiki, jeszcze raz to podkreślam, i innych pomocy, ale to nie znaczy, że nie jestem otwarty na komunikację, bo jako szef wielu, wielu gildii, społeczności, przymierz, frakcji, korporacji i innych różnych rzeczy w innych gierkach, zależy mi na tym właśnie najbardziej, na komunikacji między ludźmi. Chociaż sam często nie mam czasu, lubię, kiedy to się nakręca, więc jeżeli ktoś mi powie nawet coś, co przeczytał na Wiki i wie, że to ma sens, to jest to dużo fajniejsze, niż gdybym ja po prostu to miał przeczytać na Wiki. Pierwszą opcję jak najbardziej, jak najchętniej przyjmuję. Druga opcja, no cóż, kto co lubi, niech se czyta, niech se szuka, ja tam specjalnie się na razie za to nie biorę. To tyle, zapraszam do następnego odcinka. A, jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś z was będzie miał ochotę nakręcić razem jakiś tam sobie wideokast, jakiś sobie gameplay, jakiś sobie coś tam, nieważne co, jeżeli macie TSA, będziecie chcieli wejść na TSA do mnie, może to być od biedy, nawet Skype, chociaż Skype'a nie lubię,
z różnych tam przyczyn i nie używam, ale od biedy jak się inaczej nie da, możemy. Zapraszam. Zapraszam też na stronę www.jakiegry.pl. Tam różne inne gierki opisuję, w które sobie pogrywam, różne dywagacje, jakieś pierdoły czasami wrzucam. Mamy tam też czat, na którym pojawiają się gracze, którzy ze mną i, że tak powiem, z serwisem są już zżyci od dłuższego czasu. Grali z nami w różne inne gierki. Fajnie jest spotykać ludzi sensownych i grać z nimi nie tylko w jedną grę, ale przechodzić z czasem do następnych. No i jeżeli będziecie chętni i będziecie chcieli, możecie do nas dołączyć. Oczywiście jest też forum, na którym jeżeli potrzebujecie, macie sensowny pomysł i przynajmniej powiedzmy ze 20-30 osób aktywnych, które by na tym forum korzystały z różnych jego dobrodziejstw, uznacie, że jest to sensowne w kontekście czatu, który w tej grze całkiem sprawnie działa, powiem szczerze, mimo że jest to Ubi gra i nie są to herousi, ale czat jest podobny, to ten czat jest naprawdę dużo, dużo fajniejszy od tamtego. Jeżeli będziecie chcieli forum, na którym tematy mogą sobie wisieć długo i nie wszyscy, którzy wejdą na czat, czy tam są aktywni, ci, co wejdą na czat, nie zawsze mogą pociągnąć temat, bo on jest długi, a ci, których nie ma, nie zawsze pociągną temat, bo ich nie ma i trzeba do nich wysłać wiadomości. Na forum tak się nie dzieje, forum się czasem przydaje. Ogólnie, jeżeli będziecie chcieli lub jeżeli będziecie chcieli wizytówkę swojej gildii, na przykład pod adresem jakiegry.pl, czyli powiedzmy, że zobaczcie, tutaj na moim przykładzie pomocmarket.jakiegry.pl by prowadziło na przykład do waszej gildii, do tego, kim jesteśmy, byłby krótki opis, co robimy, kogo rekrutujemy, coś tam, coś tam. Nie ma problemu, dajcie cynk, mogę wam takie coś zrobić. Jak wejdziecie na www.jakiegry.pl, zauważycie, że kilka społeczności już ma coś takiego. Czat to jest chat.jakiegry.pl, a forum to jest po prostu forum.jakiegry.pl. Tyle jeżeli chodzi o autoreklamę, tyle jeżeli chodzi o moją peplaninę. Obiecuję, że już nie dodam niczego i naprawdę, naprawdę to jest koniec tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć.